Okej, nagrywa się, nagrywa się. Wszystko fajnie. Tu jest sprzęt. Dzień dobry Państwu, właściwie dobry wieczór, bo nagrywamy się zaraz po drugim meczu turnieju Awans drugiej ligi. Jest sobota wieczór. Nie jesteśmy na żywo, ale zaraz postaram się ten filmik puścić, ten wywiad jak najszybciej, żeby się mogli go odsłuchać jeszcze przed niedzielą, czyli przed tym meczem, który przed nami jutro, bardzo ważnym. Zaraz powiemy, o co chodzi dokładnie. Jest ze mną trener Łukasz Szynoskiewicz. Bardzo mi miło. Trener TKM Włocławek. Jutro walczymy o awans do drugiej ligi. O, Kacper, pokaż się. Chodź, pokażesz. Ronek też może tutaj z nami usiąść. O. Tak, jutro kapitan... walczymy i wygrywamy. Innej opcji nie ma. Kapitan zespołu Kacper Bronkowski. Tak? To jest, jakbyście nie wiedzieli. No co, no dzisiaj wygraliśmy. Dzisiaj udało się wygrać z Wadowicami. Tak, tak. To był dla nas bardzo ważny mecz, bo musieliśmy wygrać, żeby liczyć dalej o awans. I cały plan zrobiliśmy, to co mieliśmy w założeniu. Po wczorajszej porażce ten mecz był dla nas najważniejszy. No i teraz mamy każdy mecz ważny, ale został nam już tylko jutro, niedzielny. Z bardzo ciężkim przeciwnikiem i bardzo fizycznym przeciwnikiem. Ale trzeba walczyć. Wszystkie zespoły są fizyczne w stosunku do was, bo chyba taka ma najmłodszy skład chyba z tych finalistów. Tak, wydaje? Z tego co zauważyliśmy, to my mamy 6-7 starszych zawodników, tak jak już wcześniej informowaliśmy, zaciągniętych z Ligi Amatorskiej z Włocławka, a resztą praktycznie gramy rocznikami młodszymi z naszej grupy. Większość jest z grupy U17, Arkadiusza Czyżnieleskiego, jak i U15. Mamy 3 zawodników z U15. 3 z U15, no chyba inny zespół chyba nie ma takich zawodników. Jak patrzę, przynajmniej jak patrzyłem dzisiaj, to nie wiedziałem, żeby... Nie ma, ale powiem szczerze, że jestem dumny mega z chłopaków, bo mimo, że brakuje im jakoś fizyczności, nie odstępują i w pewnym momencie nie widać tej różnicy wiekowej i to mi się bardzo podoba. Dokładnie, mamy, jest szeroki skład TKM-u i to jest wartość dodana, jak najbardziej. Przepraszam tutaj, niestety, ale też dostaję telefony. Nie będziemy tego wycinać, to jest takie tak, są realia. Takie są realia. Przed chwilą był Kacper tutaj, Łukasz Pinolewicz też był obok, ale nie chciał pomachać nam. Kacper pomachał. Ja dostałem telefon, no to jest, mówię, nagrywamy się, chcemy ten wywiad puścić Państwu jeszcze dzisiaj wieczorem, bo żeby się jutro odsłuchali po prostu. Ale wracamy już do rozmowy. Jak uważasz, no, czego zabrakło w tym pierwszym spotkaniu, bo naprawdę było bardzo blisko. Zabrakło zimnej krwi, powiem szczerze, i popełniliśmy trochę, za dużo strat. W całym meczu popełniliśmy 23 straty, co w ogóle nie powinno się zdarzyć już na takim etapie. Na etapie finałów, ale powiem szczerze, że i tak jestem zadowolony z chłopaków, bo pokazaliśmy charakter. W pewnym momencie pękliśmy, jakby to powiedzieć, gdy doszli nas na remis. Myślałem, że chłopacy się podniosą, że znajdzie się w danej chwili z charakterem jakiś zawodnik, który weźmie piłkę pod siebie. Staraliśmy się to, widziałem że po chłopakach, że starali się to wyciągnąć całym zespołem, a nie patrzeć na indywidualności. No i tak jest nasz cel oczywiście w zespole, żeby każdy dał od siebie swoje, co potrafi najlepiej. I uważam, że chłopacy się z tego wywiązują w 100%, z czego wynikiem było dzisiejsze zwycięstwo z Kawą z Wadowica. Również doświadczony zespół z tego, co widziałem. Tak, tam wiekowo są o wiele starsi od nas i na pewno mają większe trochę doświadczenie wśród od naszych młodszych chłopaków, ale mówię, chłopacy stanęli na wyzwaniu zadania i pokazali to, że też są zawodnikami i nie muszą ustępować nawet na poziomie trzeciej ligi fizycznością i walczyli, oddali całe serce, z czego jest to zwycięstwo dzisiejsze.
Czy ta, to jutrzejsze spotkanie będzie jeszcze bardziej fizyczne, uważasz? Czy, uważam. Czy już jakbyś porównał do jakiegoś zespołu, z którym graliście, bo również w półfinałach były te ciężkie mecze z Olsztynem. Nie możemy zapominać tego, że Hutnik jest liderem grupy naszej. Wygrał 2 spotkania i to dość zdecydowanie. Wygrał z Wadowicami 26 punktami. Dzisiaj wygrał z Oleśnicą, z którą my wczoraj przegraliśmy 3 punktami po bardzo wyrównanym meczu. 16 punktami, ale mówię, turniej się rządzi swoimi prawami. Ja uważam, że nasz zespół jest zespołem turniejowym, gdzie zaczynamy bardzo ociężale i później tak, idziemy coraz w górę. Taką samą sytuację mieliśmy w Ełku na półfinałach, gdzie pierwszy mecz przegraliśmy 7, później mieliśmy mecz z gospodarzami z Ełkiem i wygraliśmy dość zdecydowanie. No i też mieliśmy mecz o awans niedzielny, też z liderem, którzy mieli też po 2 meczach 2-0. No i plan wykonaliśmy, więc mam nadzieję, że to się historia powtórzy i da nam ten upragniony awans do drugiej ligi. Mamy taką nadzieję. Myślę, że gra zarówno wczoraj, jak i dzisiaj opierała się na Łukaszu Mirolewiczu. Najwięcej punktów zdobył. Uważasz, że jutro też będzie podobnie? Łukasz jest doświadczonym zawodnikiem i uważam, że musi i on wie o tym, że jest jakimś liderem naszego zespołu i on ma w sobie taką moc, że na pewno zrobi tak, żeby było wszystko doskonale. I znam Łukasza dobrze, że on już dzisiejszy mecz zostawił, wczorajszy mecz zostawił i już się skupia na dniu jutrzejszym i wszystko pójdzie zgodnie z planem, miejmy nadzieję. Jak zdrowie Adriana Rzęgockiego? No, Adrian niestety jutro z nami nie wystąpi. Byliśmy dzisiaj w szpitalu, lekkie badania. Na chwilę obecną po wstępnych badaniach jest uraz palca dużego u stopy. Miejmy nadzieję, że... Proszę. Że jutro zagra, że... Znaczy nie, Adrian już miał dzisiaj powiedziane i ustaliliśmy z naszym fizjoterapeutem Mateuszem, że jutro Adrian nie zagra. Nie będziemy ryzykować jego zdrowia. Mimo wszystko dla nas zdrowie jest najważniejsze i nie można poświęcać życia i zdrowia oczywiście, nawet na tle awansu do drugiej ligi. Ale to nie ukrywajmy tego, że w miejsce Adriana będą mogli się pokazać młodsi zawodnicy i bardziej będą wiedzieli, że muszą dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby zrobić ten zwyciężyć jutrzejszy mecz. Co czujesz przed meczem jutrzejszym? Bo chyba taka chwila, jaka przed tobą jest jutro, to chyba jeszcze nie było, co? Jeszcze nie miałeś takiej... No nie miałem, powiem szczerze. Czuję no po prostu presję jakąś, ale ja mówię, ja lubię presję, grać pod presją i... czy lubię? W sensie, no tak układa się historia, w której muszę grać pod presją. Tak samo mieliśmy w Ełku. No co, ja dzisiaj jeszcze dnia nie kończę. Ja dopiero siadam właśnie do meczu dzisiejszego i wczorajszego i będę analizował zespół Hutnika Warszawa, gdzie skończę gdzieś pewnie o 3-4 w nocy, żeby być jutro o 9 już gotowy na śniadanie i po śniadaniu mamy meeting, żeby móc przekazać chłopakom całe informacje. No ale mówię, no jest duża presja, ale wiem, że chłopacy, myślę i wiem, jestem zdecydowany tego, że chłopacy mnie nie zawiodą. Czyli jutro 9, śniadanie, 11 meeting. Tak, wyjazd o 12 na halę. No i o 13.30 rozpoczęcie tego, na co czekaliśmy cały sezon, czyli mecz o awans i dotrwaliśmy do tego. I miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Czyli to spotkanie o 11 nie ma znaczenia, jakim się wynikiem skończy, to pierwsze. Po części ma. Jeżeli by Watowice wygrały z Oleśnicą, wtedy wchodzi mała różnica punktów, bo wtedy zostaną 3 zespoły, przypuśćmy, jakbyśmy przegrali, chociaż nie biorę tego pod uwagę z Hutnikiem, wtedy są liczone małe punkty między 3 zespołami, którzy mają po 1 zwycięstwie i 1 porażce. A jakbyście wygrali, to wtedy awans już by był pewny. Tak. Pierwszego gdybyśmy wygrali, nam wystarczy jedno zwycięstwo nad jednym punktem. W każdym przypadku. W każdym przypadku, jeżeli wygramy z Hutnikiem, jesteśmy
w drugiej lidze. Czyli jeżeli przegracie, to musi liczyć, że Wadowice jednak ograją Oleśnicę. Czy my będziemy wiedzieć, bo mecz wcześniejszy jest o 11 i my będziemy wiedzieć, ale ja powiem szczerze, ja tak zawsze mówiłem chłopakom i tak do tego podchodzę. Nigdy nie patrzmy na siebie, na innych, patrzmy na siebie i liczmy na siebie. I róbmy to, co do nas należy, czyli my gramy tylko o zwycięstwo, my nie będziemy przeliczać to, że ile możemy przegrać, ile musimy wygrać w danej chwili. Poza Adrianem ktoś narzeka, jakieś drobne urazy są? No jak to na turniejach. Na turniejach jest ciężko, jest walka, jest bój i o to walczymy, ale mówię, no chłopacy też wiedzą, o co grają. I wiem, że nawet jak są jakieś lekkie obicia, kontuzje, naciągnięcia, jutro tego nie będzie grało roli, tylko wyjdą na 100%, a nawet na 200% i zrobią swoją pracę. Tego właśnie oczekujemy, że będzie zawodnicy będą gryźć parkiet do ostatniej minuty. Znaczy mogę obiecać, że na pewno pokażemy charakter i ja jestem takim trenerem, który mój zespół ma mieć charakter i musi walczyć. Nie ukrywam, że w tym sezonie nasza najwyższa porażka to jest porażka z Legionowem, minus 7 punktów. A tak to wszystkie mecze kończyliśmy, przegraliśmy 3 mecze. 4, przepraszam. 2 w sezonie zasadniczym. 2 w turniejach. I 2 na turniejach pierwsze. Więc mówię, no najwyższa porażka była, tak to przegrywaliśmy 3, 4, 6 i 7. Najwyżej, no to mam nadzieję, że jutro będzie to, że wygramy. A jeszcze jest taka news, że po prostu gramy jutro na biało. A na biało nie przegrywamy w tym sezonie. I mam nadzieję, że to podtrzymamy. No cóż, no będziemy walczyć. No. Tak jest nasz charakter i będziemy walczyć. Wiemy, o co gramy. To jak Kasper powiedział wcześniej, który się ujawił nam, że będziemy walczyć i gramy o zwycięstwo. No i to chłopacy wiedzą, o co grają. O to chodzi. Gramy na 100%. Gramy na biało i niech się tradycji stanie zadość, że w białych strojach TKM zawsze wygrywa. Miejmy nadzieję. Ogółem chciałem zaprosić wszystkich do oglądania relacji na żywo na YouTubie, ale również zapraszam ludzi, przyjedźcie, pokibicujcie, wspomóżcie nas, przyjeżdżając do Warszawy. Daleko nie jest, a na halę możemy wchodzić już i kibicować, więc wesprzyjcie nas też duchowo i fizycznie, jak możecie przyjść, poklaskać, zmotywować chłopaków. Gramy wspólnie o drugą ligę dla Wrocławka. Sporo też jest również kibiców mieszkających w Warszawie. Tak. Z Wrocławka, ludzi z Wrocławka, studentów, ludzi, którzy już wyemigrowali do Warszawy, którzy kibicują Anwilowi, i więc zapraszamy takich właśnie takich ludzi, takich kibiców, którzy żeby przyszli na CRS Bielany, na Bielana, CRS. CRS Bielany. CRS Bielany, 13:30, serdecznie zapraszamy. Mecz o wszystko, walczymy dla Wrocławka, o drugą ligę. Dokładnie. Historyczne chwile mogą się wydarzyć. Mogą. Znaczy, dawno już nie było u nas drugiej ligi i my wiemy też, jaki mamy, wiem, jaki zarząd mi postawił cel. Mamy awansować to z boiska. Nie chcemy patrzeć na to, że można wykupić dziką kartę. My tego nie chcemy. My chcemy wygrać charakterem, my chcemy to wygrać na boisku. I tego się trzymamy, także do usłyszenia. Miłej nocy. Również proszę tutaj o danie kciuków, subskrybowanie kanału WLC.pl Lepsza Strona Wrocławka. Jak chcecie oglądać takie filmy, chcecie takich materiałów więcej, to dając subskrypcję zawsze będziecie mieć informację, że nowy film został dodany. A tymczasem zapraszamy do Warszawy, zapraszamy również do kibicowania na YouTubie. Link do transmisji na YouTubie również Wam podam, także nic tylko kibicować. Tak jest.